Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Brzegu Tamboraja Dzina. Ghost of Tsushima wzywa mnie nadal, żeby pokonywać tutejsze tereny i pokonywać też bardzo wielu Mongołów, dlatego zostawcie lajkę, że lubicie serię, ja wracam do roboty. Jako że pod koniec ostatniego odcinka udało nam się skończyć z tym wygnaniem, wróciliśmy na nasze poprzednie tereny, postanowiłem domknąć niektóre wątki, które jeszcze nie domknięte zostały, tak jak wam zresztą mówiłem, i zaczniemy sobie od naszej tutaj pani Niani, która się znajduje obok, ponieważ wielu z was chciało zobaczyć finał tej historii, co ona będzie miała mi jeszcze do opowiedzenia i żebym dostał jeszcze to, co mam tam do dostania, i odkryłem, że całkiem ciekawe można ujęcia robić, jeżeli się pobawimy trybem fotograficznym, kiedy jestem na koniu. Można też zobaczyć, Jezus Maria, te dziwaczne ślady na tym koniu, jak on nie ma futra w niektórych miejscach, czy tam sierści, czy co ma koń, nie jestem pewien. Tak więc, przyjechałem już na miejsce. Jeżeli chodzi o inne plany na dzisiejszy odcinek, to moi drodzy, mamy kwestię tej dolnej wyspy, ale nie będę tego chyba w tej chwili robił. Wydaje mi się, że jeżeli mam robić tego live'a, to to będzie dobry content właśnie na live'a, żeby sobie tam pobiegać, ale mamy też nasze historie poboczne, które powoli zmierzają do końca. Mamy tutaj opowieści Tsushimy, mamy ją, temu zostały dwie opowieści, ale mamy finalną siostrę historii starej baby. Za wymordowaniem rodziny pani Masako stoi jej siostra, tak tego dowiedzieliśmy się ostatnio, i mamy dwie ostatnie misje dla Sensei Ishikawy, które też fajnie by było zrobić, i w końcu uda nam się zakończyć historię i Tomoe, i zdradzieckiej siostry, i w ogóle będziemy mieli jakiś taki wewnętrzny spokój w sercu. Dlatego na razie, gdzie jest ta nasza niańka? Zgubiłem ją? Tutaj się gdzieś ustawiała? Tam siedzi, dobra. Dobra, droga nianiu, co dzisiaj będziemy sobie opowiadać i co będzie się działo? Pogadajmy, a w takiej pięknej zbroi ducha. Ona na jakąś taką chorą wygląda. Halo! Za dużo czasu na kaszel poświęcasz. Shireo. Kaze na tsumetou gozaimashite. Yuri, yamai ka? Masaka tondemo nai. Akashima ni mairu. Kusushi ga oru. Hoka ni mairu beki chi ga gozaimasu. Doko da? Chikaku ni gozaimasu. Kusushi no moto e wa sono ato ni mairimashou. Wakatta ga. Da ga yamai naraba shinro o Akashima ni kaeru zo. Shouchi itashimashita. Aikarazu o kibishii koto. Mam jakieś takie podejrzane wrażenie, że żywot babuni dobiega końca i ona chce po prostu załatwić niezałatwione sprawy, zanim odejdzie z tego świata. I my jesteśmy dość integralną częścią tego, co ona chce jeszcze w swoim życiu zrobić. Całkiem zajebista jest ta pelerynka, która mi tutaj powiewa, muszę przyznać. Wezwijmy naszego konia, bo chyba się nam przyda. Koń 2. Wow, jakżem na niego wskoczył. Ja nadążę. No dobra, okej. Ze zmianą naszego wierzchowca niekoniecznie będę w stanie nadążyć, ale one tutaj chyba wszystkie są równe. To jest piękny świat dla koni. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Wszystkie takie same. Dobra, jedźmy. Sztuka dostrzegania się zadanie nazywa. Tak więc czy będziemy musieli coś dostrzec? Czy może misja się będzie kręciła wokół tego, że trzeba dostrzec jakiś szczegół naszego życia na przykład? Albo dostrzec, że nasza niania ma na przykład, nie wiem, chorobę serca. Onsen? Czym jest onsen? Powiedz mi, babo. Raczej Jinie mi powiedz. To ty rzucasz tajemniczymi słowami, które nic mi nie mówią. Mamy gorące źródło. Wykąpiemy się razem? O, powiem, muszę przyznać, to jest dopiero pchnięcie do przodu naszych relacji, babuniu. Gorące źródła cieni z tego klonu, mogę sobie z nich skorzystać teraz? Razem skoczymy? Nanto utsukushii koto. A. Naze koko ni? O ikari desu ka? O tsure subeki dewa nakatta no desu ne? Gesenu dake da. Ona jest normalnie sina cała. Tak.
頼むユリ、しばし休め。承知しました。本当お優しいこと。すぐに戻る。Słuchaj, Yuriko, ja się do końca nie znam, ale w radyju słyszałem, że są leki na brak apetytu u osób starszych. Ja! Więc proszę, nie pierdol mi tutaj głupot, że nie jesteś dzieckiem, nie trzeba się zajmować tym, czy ty jesz, czy ty nie jesz, bo ewidentnie nie chcesz jeść i babunia jak nie chce jeść, to babunia dostanie w pierdol i będziemy ci wpychali jedzenie prosto do gardła. Upoluj dzika, by nakarmić Yuriko. Okej, okay, to tak troszeczkę... Hardkorowe podejście do sprawy. No ale dobra, upoluję dzika. Nie powinno być to chyba zbyt trudne. Cyk! A może jednak. Nie trafiłem, skurwysyna. Cyk! Ha, 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 ale tego już trafiłem, dobrze. Widzicie? Z koncentracją nie upolowałem, a bez koncentracji byk. Zebrane. Ale za to bombę dymną mogę sobie ulepszyć. Trudny wybór mnie czeka w takim razie. Nakarmić naszą nianię, czy może zrobić sobie upgrade do torby? Jak byście wybrali, moi drodzy? Ja bym miał tutaj, trudna decyzja by przede mną stała, gdyby mi tego quest na mnie nie wymuszał. Torba może być bardziej przydatna. Torba na bomby czy stara torba? O, są odwieczne decyzje, które muszą mężczyźni w świecie Ghost of Tsushima podejmować. Dobra, hopnijmy po kamieniach, dajmy jej tego dzika. O kurwa, no i polazła gdzieś. Jej koń zniknął, no dobra. Gdzie są jakieś ślady po niej? Podążaj za śladami kopyt. Okej, okay, tutaj je mamy. Czy ona gdzieś pojechała, czy on... Mam wrażenie, że cierpi na jakąś starczą demencję. Zapomina jeść na przykład, nie dba już o siebie. I mogą z tego wynikać pewne kłopoty i problemy. Dokąd ty się udałaś? Co się tutaj takiego znajduje? Jestem teraz tak w 78% przekonany, że naprawdę jej życie już dobiega końca. Co się z kamerą dzieje? I po prostu to są ostatnie chwile, w których ona chce coś jeszcze zrobić. Dobra, tutaj jest jej koń. Koniu, słuchaj, co mi powiesz ciekawego? Poszła gdzieś w tę stronę. Tak mi się wydaje, do lasu. No to niekoniecznie dobrze, łatwo się tutaj zgubić. Chociaż, czy to jest las? Widzicie w ogóle, jakie dziwne są te drzewa? Jakby było tona różnych bambusów obok siebie ustawiona. Ale jaki tu ładny zagajnik, moi drodzy. Jaki ładny zagajnik. Jeziorko, ta tutaj leży. Przyszła nad wodę i się przewróciła. Co ty robisz, kobieto? Dzika dla ciebie upolowałem. Obiadek mamy. Alzheimer to jest. それはならぬ。どうかこれまでお説教を守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう。無理はするでないぞ。 No jak nic, to o to chodzi. Ma jakieś chyba problemy z pamięcią i w ogóle ogarnięciem tego, co się dzieje. Raczej lepiej jej samej nie zostawiać. Zostawiłem ją wtedy samą na tym cmentarzu i zapomniała jeść. Rozumiem, że można sobie jakiś fasting zrobić, nie jeść przez 24 godziny, ale to przegięcie. Ma jakieś zwidy jeszcze na dodatek? Chociaż tutaj ludzie, którzy tak bardzo byli skoncentrowani na samych sobie, na ich wnętrzu, honorze i wartościach własnych, jest opcja, że często sobie wkręcali różne rzeczy. Napędzały ich wizje, honor, przodkowie, tak jak Gina prowadzi wiatr, który tak naprawdę jest tutaj teoretycznie przysłowiowo jego ojcem. Ale kurde, całkiem ciekawe miejsca tutaj mamy okazję zwiedzać. Takie właśnie zagajniki ukryte tu i ówdzie. Pewnie ostatecznie mógłbym na nie trafić, gdybym postanowił, że będę zapierdalał po tej mapie w każdy możliwy zakątek, ale... Ale to by było łatwo przegapić i też świerszcza mamy. Cyk, cyk. Dobra, jej rodzina tutaj jest, co? No zdecydowanie... Jak to każda babcia, ona to najchętniej by robiła rajd po cmentarzach. Takie trochę smutne, no ale niestety taki już trochę los osób starszych.
Moja babcia mi własna mówi, że kurde, co jakiś czas to teraz tylko jak dostaje jakieś newsy, to są, że jej kolejne koleżanki, znajome czy sąsiadki umierają, co jest przerażające. Tadashi-sama. Are wa yamai no waka-sama o kakaete anata-sama ga watashi no moto ni irashatta yoru no koto. Okugata-sama ga nakunatta ato deshita. Tadashi-sama, ikaga nasaremashita? Ona myśli, że my jesteśmy naszym ojcem. Haha, jikiden no senji gusuri o waka-sama ni nomase. Hitobanju soba ni orimashita desho? Watashi no te o nigiri nagara. Oboete oide desu ka? Aa, oboete oru. Ano toki waka-sama ga kurushimu naka, kanashimi o oboeru ippou de ureshii kimochi de gozaimashita. Asamashii onna de gozaimashou. Iya. Waka-sama no yamai ga ieta ato, anata-sama kara uma o narai, ano onsen ni ikimashita ne. Aka-aka to moyuru yūhi ga me no mae ni hirogari. Watashi wa totemo. Moushite miro. Watashi wa totemo shiawase de gozaimashita. Tadashi-sama, nani ga miemasu ka? No, pogrzało ją do reszty. Itsumo shiro ni oraremasu ne. Tashika ni na. Ooku no otsutome de oisogashiku te. Strasznie źle się dzieje chyba w całej tej Tsushimie w obecnej chwili, patrząc na to, jak dużo czarnych dymów jest tutaj. Are wa kushi no tera. Tou ga mieru. Yoku mode ni maitte orimasu. Tono to waka-sama to kazoku no tame ni. Yoki uba o motte jin wa kahou mono da. No, jin chyba tutaj nie próbuje jej, znaczy na pewno nie wyprowadza jej z błędu, po prostu gra. Yarikawa e no michi ga yoku mieru zo. Ano ikusa no sei de subete no ie ga fukou ni narimashita. Da ga horonda wake de wa nai. Sonata ni wa nani ga mieru? Yuri. Oh shit. O, no to tego się nie spodziewałem, tak nagle. Nadszedł jej kres. Umarło się jej. A żeście mnie w chuja zrobili, gdybym tej misji nie zrobił, to ona by dalej żyła. Osobiście zabiłem babcię! Zabiłem babcię! Wasza wina! Kurwa! Mam nadzieję, że historia drugiej starej baby, którą tutaj mamy, nie skończy się tak drastycznie i tragicznie. Sztuka dostrzegania, no dostrzegliśmy. Dostrzegliśmy cenne momenty w naszej przeszłości. Pojebana akcja, nie no. No nie sądziłem się, nie sądziłem, że tak się to skończy, szczerze mówiąc. Dostałem słomiany kapelusz łucznika też. Rozpogodziło się w tej chwili, przed chwilą było dość nieprzyjemnie. My możemy znowu podejść gdzieś tutaj i poobserwować, jak wygląda kraina, chociaż to nie w tę stronę. A nie, to w ogóle chyba inne miejsce też jest, mam wrażenie. A może tutaj jesteśmy i ona jest pochowana? No, wygląda to straszliwie. W sensie i cała ta sytuacja, że ona zmarła, ale hej, przynajmniej w ostatnich chwilach swojego życia miała okazję porozmawiać ze sobą, którą naprawdę darzyła głębokimi uczuciami, czyli ojcem Gina, a my po prostu daliśmy jej tę możliwość. No więc cóż mogę więcej rzec?
Mogę się tutaj ukłonić, chociaż jej grób jest tam kawałek dalej, więc może podejdę do tego grobu. Ukłońmy się, coś się tutaj pewnie stanie. Cyk. Szacuneczek i spierdalamy. Wybacz mi ciociu nianiu, ale mamy naprawdę dużo do roboty, cały kraj do uratowania. Myślę, że byłabyś ze mnie dumna. Tak więc czym by się zająć teraz? Jesteśmy dalej na terenie drugiego aktu, mamy tonę rzeczy wszędzie tutaj, ale to głównie dlatego, że mamy jakieś dary, ulepszenia, upłatnerki i tak dalej. Ale to mnie w chwili obecnej nie interesuje. Moi drodzy, myślę, że nadszedł czas, żeby poznać zakończenie historii starej baby. W sumie już obojętne której, jedno załatwiliśmy, dosłownie załatwiliśmy, albo w sumie raczej ja nie jestem pewien jak to interpretować, więc czas się zabrać za drugą. Chodźmy do stojaka bambusowego, podjedziemy sobie stąd, żeby zobaczyć jak tam pani Masako będzie chciała się rozprawić ze swoją siostrzyczką. Dlaczego kurwa jej siostra postanowiła, bambusik, postanowiła zabić całą resztę ich klanu? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy mieliśmy okazję się dowiedzieć do tej pory, co tam się pomiędzy nimi wydarzyło, że tamtą pchnęło do aż tak pojebanych działań, żeby wymordować cały swój klan. No ale to nie mogło być nic drobnego, chociaż już wiemy, że Masako przyciąga ludzi, którym chce pomóc, potem robi im źle, a potem oni się mszczą i wszystko mordują. Tak więc, no kobieta jest magnesem na pojebane akcje. Znacie pewnie takich ludzi, przyznajcie się w komentarzach, na pewno macie jakiegoś ziomeczka, który zawsze jest dokładnie tam, gdzie się dzieje coś nienormalnego. Ja byłem taką osobą, dlatego się ta pieprzona gaśnica przy mnie rozpadła, bo rozjebał ją ktoś totalnie inny. Czy ja chcę robić tutaj prowokację? Gdzie te Mongoły? A chcę! Męczą jakiegoś typa! To ja mu pomogę. Czy to się uda? Nie wiem, nie mam bonusu do prowokacji, teraz zobaczmy, mam zbroję ducha. Ojej, akurat mrugałem. Autentycznie, z biegiem czasu, jak teraz przyspieszyły te prowokacje, mam wrażenie, że nawet mrugnięcie może spowodować przegraną w prowokacji. Ktoś tutaj jeszcze leci? Nie, dobra, wszyscy nie żyją. Ciebie skrócę. A nie, nie wszyscy. Cyk, cyk, cyk. Boom! Czy on umarł? Nie jestem pewien, drugą jeszcze wpakuję na wszelki wypadek. Taskete! Nic nawet nie masz do podniesienia. Biedak. Dobra, widzicie, już mam postawę ducha. Fajna jest ta zbroja ze względu na to, że właśnie zmniejsza tą ilość aż do 5. Nie użyłem kurwa trucizny, o co ci babo chodzi? Zdejmij tą szmatę z głowy, bo chyba ci paruje. No i mamy kolejną lokację, miejscówki do rozwalenia. To będzie chyba to, czym będę się zajmował na live'ie, którego planuję. Tak więc dobrze się składa, że poznałem kolejną taką lokację. Ty, a jak... Ty, ale faktycznie tutaj... A nie, to są ci, których ja zabiłem. Tak, myślałem, że to już tutaj jacyś leżeli wcześniej. Dobra, wsiadamy dalej na konie i lecimy przed siebie. Gdzie jesteś, mój ty koniu 2? Halo? Ty, no ten normalnie się nie słucha tak dobrze jak poprzedni. Albo ja mu daję za mało czasu na podbiegnięcie do mnie. No mam wrażenie, że Kaga jakieś takie lepsze staty miał. Większa prędkość, duża zwinność, przywiązanie na wysokim poziomie. Ale ja tak tutaj gadam o tym koniu i gadam, ale prawda jest taka, że jakby koń, który jest tutaj, a koń, który był w Red Dead Redemption i jego utrata tam, w tamtej grze pod sam koniec fabuły, nie była ziemia tak naprawdę. Tam to była o wiele większa strata, biorąc pod uwagę, jak bardzo się przywiązałem do tego konia, sam go ujarzmiłem, wyposażyłem, wybrałem mu wygląd, zmieniałem go, plotłem mu na ogonie warkoczyki. No, Rakieta była dobrym koniem, ale niestety nie dane jej było przeżyć wszystkiego razem ze mną do końca. Chociaż kres dni Artura nastąpił w sumie w podobnym momencie, co kres tego konia, tak więc może i dobrze, że nie widział, jak nasze życie dobiega końca. Szkoda, że nie widział jak Dutch... Nie, Dutch tam nie ginie. Szkoda, że nie widział jak Majka dostaje w pierdol i umiera. Dobra, gdzie jest Masenko? Masenko! Jeszcze 100 metrów ode mnie, dobra. No tak, to jest ten forcik, który my sobie przyjęliśmy ostatnio. O, tutaj mamy teraz jakąś swoistą naszą bazę. Ona gdzieś tutaj u góry siedzi. Co ty, tyrasz kolejnego typa? Nie, to już ktoś inny. Halo, halo, gdzie jesteś? Ja mam ją dosłownie odszukać tutaj, gra mi nie powie, gdzie ona się znajduje. Półmaska klanu Adaczych i tak dalej, a mnie ta maska, półmaska nie interesuje, jak ze starą babę znaleźć. Czy ona będzie w tym budynku? Mówi mi teraz gra 50 metrów, może jednak była tam na dole?
Gdzie ty się bujasz, kobieto? 20 metrów. Gdzieś... O, tu cię mamy! Siema! Bum, 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 przewrotem przybyłem. Wcale nie. Dobra. Ona to jest zdecydowana babka. Mówi, co myśli. To w niej lubię. Dobra, jedna baba skreślona. Co będzie z drugą? ご先祖は何と。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。 Kadzidła spalone, to można lecieć zabić siostrę. Zdradzona siostra. No, nazwa questa mówi wszystko na temat tego zadania, co potrzebuje powiedzieć. No to co? Jedźmy, jedźmy w takim razie. Jest Tom! Po czym zaczyna po prostu iść przed siebie. Dobrze, dobrze, że wiem, gdzie zmierzamy.姉はいつも自分の館を欲しがっておった。菊池家も小牡丹で滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだろう。ふん。足立家を奪い損ねましたから。話によると、ある一族が今日構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。Wszystko jasne。故郷を失う辛さがわかると申して。 Nadal nie rozumiem, czemu tak bardzo znienawidziła swój własny klan. あねぎみが故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎん。池田殿は老頭では。ああ。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃、賊に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。賊どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆が やっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。うーん。嫉妬の末に裏切りに生きて。Naprawdę? Odpaliła wieloetapowy plan zemsty z zazdrości? 姉は北へ嫁いだ。 O Jezus, kim była Ikeda? Kim był Ikeda? 前妻に先立たれたが。 Oj, tam kurwa, wiadomo jak to bywa z szanowanymi wdowcami. No właśnie. Okej. O, plan jest prosty. Rozjebać siostrzyczkę. No ale trzeba przyznać, że w całej tej historii naszej drogiej starej baby ona także ma wiele tak naprawdę przewinień na koncie. Działań, które ona uznała, że będą dobre dla danej osoby, ale tak naprawdę okazało się, że niekoniecznie tak się to skończyło. あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て、菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために。あと、wszystko był fortel。懐かれていたのに、最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁ごろは。ばま、siostra socjopatkę。戦ったのは私と嫁らで。 姉は孫と馬屋に逃げた。その後、姉らしき骸を見つけた。誰の顔かわからぬほどに潰されておったが、金色の帯で姉だと思い、一族の墓に埋めたのだ。あなたが生き残ったことを知り、偽の骸を作った。支援者です。私を生かしたこと悔やませてやる。 Cóż, no powinna była ją poważnie, porządnie rozjebać za pierwszym razem, kiedy miała okazję. To, że tego nie zrobiła, okazuje się być jej największym błędem, ponieważ po wymordowaniu niezliczonej liczby ludzi,
torturach i wyciąganiu informacji siostrzyczka cię znalazła. Na przekroju trzech różnych aktów tej opowieści, 27 prawie godzin później mojej gry, razem ze starą babą jedziemy dokonać finalnej zemsty na tym, kto jest prowodyrem całego tego zła, które miało tutaj miejsce. Dobra, prawie jesteśmy. Cieszę się. Gdzie my zajechaliśmy? No trochę zaczynamy badać te okolice, kiedy jeździmy po questy poboczne. Dobra, idziemy pieszo. A jakby nóż wbijamy jej w szyję, czy w serce? W sumie nie wiem, mam wrażenie, że w serce to jeszcze troszeczkę będzie można z nią parę słów zamienić. Czy my się tu też bić będziemy na przykład? Dobre pytanie. Fort Kikuchi! Prowokacja! Dobra, lecimy. Ja tą prowokacją sobie zaraz spierdolę moją postawę ducha, którą mam. Dobra, lecimy! Hoi! Dobrze, ten nie był taki szybki. Ten też. Dobra, to są jakieś cieniasy, nawet te zbroje mają super cienkie. Nie miałem tutaj wiele do roboty, muszę przyznać. Mogę nawet stylowo schować mój miecz. Ty, ale jakoś tak nieporządnie ich ciachnąłem. Dwóch z trzech przeżyło. Jin, naprawdę. Coś musisz chyba do kowala się udać naostrzyć miecz. Albo wyrobić sobie lepszy. Dobra, otwórzmy bramę. Co tam się będzie działo? Może się będę bił z jakimś, nie wiem, wyznaczonym wojownikiem, czempionem klanu Kikuchi! Chociaż to niby jest azyl dla uchodźców, więc... A co ona ma z tego, że pomaga uchodźcom, jeżeli pomaga tylko sobie? Jakby o co chodzi? Dobra, lecę tą postawę ducha, bo zaraz ją tylko stracę. Hoi! Chociaż mam wrażenie, że to taka trochę zmarnowana okazja. Ten załatwiony. A kolejnego to nawet nie ma. Okej. Okay. Lecą posiłki, co? Dobra. Jeden. Dwa. O, ten jeszcze żyje. Proszę, proszę. Ja chcę go załatwić, by mieć do postawy ducha. Masenko, weź go nie podbieraj mi, okej? Okay? Stylujesz mi expo, kurwa. No, ci są trochę silniejsi, już więcej strzał potrafią znieść. A dobra, mam już koncentrację, to mogę im w głowę przydupcyć. Pyk! Dobra, czterech załatwionych, to jest szybko piąty do kolekcji i będzie gotowe. A widzę jakiegoś frajera. Cyk! Jebaniec żyje. Kurwa mać, dobra. No to inaczej w takim razie. Klejobomba! Uś! Dobra, to my się żegnamy. Jego koledzy też tego nie przeżyli. Zajebiście. A nie, przepraszam, ten co z nim jest. Dobra, wykończenie. Wieśniak, proszę nie zabijaj mnie. Gdzie jest pani Kikuchi? Mów, co wiesz. Yama no ue no yakata desu. Imoto ga ai ni kita to tsutaero. Powiedz jej, że przyszła siostra. No to się chyba obsra w zbroję, takie mam coś poczucie. Jak się dowie, że siostrzyczka przyszła. Ty no, szczerze mówiąc, to nasza stara baba powinna tą drugą starą babę, bo tamta jest chyba starsza, a od tej starej baby powinna ją, szczerze mówiąc, zostawić przy życiu, albo nieudolnie zabić. Czyli nie zabić, ale wymordować całą jej rodzinę i to by było wtedy fair. Nie wiem, czemu spodziewałem się jakiejś takiej super młodej, ale to jest jej przecież siostra, która jest na dodatek starsza, więc... Kolejna stara baba, o Boże! Stara baba kontra stara baba. Tam ktoś spierdala z lewej. Koleżanko, ty chyba nie zdajesz sobie sprawy, jakiego sojusznika sobie tutaj przygruchała twoja siostrzyczka. Dobra, prowokacja. O, nie zdążysz zrobić prowokacji. Cyk, dwóch naraz powinienem być w stanie tutaj załatwić. Żyjesz jeszcze? Hopy. Hopy! Bomba! Eksplozja! Ty żyjesz? Już niedługo. Ty, nie, on zdechł. Naprawdę potężne to jest. Jeżeli chodzi o rzut tą bombą, to o, strzały mi się skończyły. Mam tego. Pyk! O kurwa, to dzwonek jest. Pyk! Co za zabawa. I dziabu. No
Dobra, dwa dziabnięcia i po koledze. Czy ja powinienem lecieć do przodu? Masako tam się bije. Co jeżeli ona na przykład nie żyje? Co jeżeli siostra ją na przykład załatwiła? To też jest możliwe. Nie, ona się tam napierdala. Weź ty! Zostaw też dla mnie kawałek twojej siostry. Też się chcę zabawić. Kurwa, którędy mam biec? Jakie skomplikowane domiszcze. Halo, gdzieś tutaj, w salonie, nie w salonie. Dobra, jebać te drzwi. Halo, gdzie jesteście? Pomocy, nie mogę przejść. Co, masz już na muszce? Na muszce miecza? Osanai mago. Ichizoku o koroshite kureta na. Omae no shogyou ni kurabereba yasui mono yo. Watashi ga nani o shita? Ubatta de wa nai ka. Yakata kara oi dashi. Kokoro yoseru otoku o sarai. Nonda kure o shitsuke mi mo koru chie okutta no wa omae da. Szanowany wdowiec. Jak ona ma twarz pochlastaną też. いずれも私のトガではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない。己自身だ。 Wow, daj jej opcję. Tak. Słuchaj, ja cię zabijać nie będę. Sama się zabij. Oj, oj, oj. Seppuku, harakiri? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że to samo, ale jakaś chyba różnica między tymi dwiema rzeczami jest. Wiem, że jedno i drugie to chyba samobójstwo w celu uchronienia swojego honoru. Warajatte sumoshita hibi wo. ここに浮かべようと努めたが、見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、仇を討ったではありませんか。ご一族のため、その命をかけて、もう安らぎを求める時です。 この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。 どこであろうな。このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら 手を貸すぞ。 Miałem tak teraz powiedzieć, że w sumie to stara baba sobie sama zgotowała taki los, ponieważ załatwiła tą siostrę, wydając ją za jakiegoś pijaka. No ale bądźmy kurwa szczerzy, no wymordowanie całej rodziny to troszeczkę chyba przesadzona reakcja za to, że no nie powiodło się jej w miłości i w małżeństwie. Bez przesady. Tak więc ostatecznie chyba jednak stoję po stronie Masako. No zapłaciła najwyższą cenę za to, że w sumie ona nic takiego nie zrobiła. No tamta była zazdrosna, okej. Okay. Może by przeżyła tą zazdrość, gdyby nie została potem w jakiś tam siłowy sposób wydana za jakiegoś typa, który okazał się być mocnym chyba skurwielem, z tego co tutaj rozumiem, pijak i być może ją bił, nie wiem. Nie wiem, kto jej zgotował takie takie szramy na twarzy, które ona miała. A tutaj mam jeszcze kapliczkę, którą chętnie zrobię. Dawno nie skakałem po żadnych kapliczkach, więc ją sobie obczaję. No nieprzyjemna była jej historia, no nie da się ukryć. Koleżanka nie miała łatwego życia, jak tam kurwa podejść, nie wiem. Tak więc udało się w końcu, po tak wielu questach i tak długim czasie robienia tego wszystkiego, historia opowieści o starej babie została zakończona. Dowiedzieliśmy się, że wszystkimi tymi ludźmi zarządzała jedna osoba i była to jej siostra. No i co? Siostra nie żyje. Aczkolwiek w ostatniej chwili nasza stara baba swojej drugiej starej babie postanowiła okazać chociaż trochę litości i sama się jej dała zabić. Zamiast ją mordować. Nie wiem, co jest bardziej honorowe. Wydaje mi się, że takie seppuku celem uchronienia swojego honoru jest... No jest dość honorowe. Taki ostateczny ruch jakby. Całą manę trzeba zużyć. Wejść wabank w to. Żeby ten honor uchować, no i się go chyba uchowuje, nie wiem jak to dokładnie działa.
Ostatecznie też, gdyby masakrę załatwiła, no to... No może nie byłoby aż tak bardzo honorowo. Nie wiem, kurwa, analizuję te rzeczy pod takim dziwnym kątem, nie jestem pewien po co. Dupa nie żyje, to nie żyje! Zwolnił się slot na serwerze, jak to ktoś ostatnio powiedział. Znaczy, ja wiem kto, ale nie będę tego przytaczał. Czytałem sobie w internecie różne artykuły na ten temat, gdzieś tak mi się nawinęło. Dobra, chodźmy sobie jeszcze, zrobimy tą kapliczkę na sam koniec. To jest coś, czego dawno nie widzieliście tutaj na odcinkach z Ghosta. Może tutaj będzie coś interesującego, bardziej do zrobienia. Nie jestem pewien, czy był jakiś szybszy sposób na wjechanie tutaj. Widzę, że już mamy te bramy, które tu prowadzą. A gdzieś tam u góry. Spinaczka będzie chyba dość skomplikowana, ale jaki widok będzie dojebany z góry. Niewątpliwie. Tutaj będzie jakiś duży talizman obrony, chociaż jakoś te talizmany obrony mnie nie jarają. Nie jestem pewien, czy nie wywalę już tego, który sprawia, że zbieram więcej zasobów. Muszę tam przeczytać, czy zbieram też więcej stali. Jeżeli tak, zachowam albo sobie wymienię na czas, kiedy będę po prostu chodził po te wszystkie zasoby do upgrade'ów. A ewentualnie sobie to teraz zamienię na coś innego, co mi lepiej w walce wspomoże. Dobra, jak tam wleść? Bo to jest kurwa naprawdę jakaś skomplikowana skała. I ja nie wiem, jak do tego tematu podejść. Jak bardzo powinienem tutaj od boku uderzyć? Tam widzę jakieś przejścia, podejścia. Czy jestem w jakimś kompletnie z dupy miejscu? Wszędzie tylko ten śnieg i te góry i ja nie wiem, co mam tu ze sobą zrobić. Może po prostu obszedłem jak debil wszystko dookoła. A wejście jest easy gdzieś z tej strony. No właśnie, chociaż i tak nie miałem tutaj jak wleść, więc... Musiałem tę trasę pokonać. Dobra, w końcu możemy sobie polatać tutaj. O kurwa! O nie! Tyle kurwa spacerowania, tuptania tam, żebym teraz się wyjebał jak debil. To gdzie ja tu miałem iść? Halo? Myślałem, że sobie tam do góry wskoczę. Może muszę tutaj jakoś... O tutaj! God damn! Pieprzone, pordzewiałe kamienie! Ledwo widać, co się tutaj dzieje. Cyk do przodu! Łap się, dżin! Dobra, tutaj mogę tak sobie hopnąć, jeszcze więcej zasobów. Tutaj naprawdę chyba ludzie na raty postanawiali włazić na te całe kapliczki, bo te zostawione zasoby na różnych etapach jakby zaawansowania wejścia na górę wyglądają dość podejrzanie. Skąd się tutaj wzięły? Kto je tu zostawił? I dlaczego? I dlaczego jest tak wiele różnych ścieżek, które prowadzą do różnych miejsc, w których są różne rzeczy? Mylące są te całe kapliczki, bo można pójść w prawo zamiast w lewo i nie dojdziecie na szczyt. Raz i dwa. I gdzie teraz? No, muszę to przemyśleć, szczerze mówiąc. Opatrzcie, widzicie jaka kurwa zmyła? Czy ja... Ach, ja mogę tylko tutaj. Dobra, mogę na to drzewo przecież wskoczyć, okej. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Teriyaki. Dobra, tutaj włazimy. Tak troszeczkę teraz sobie zdałem sprawę z ograniczenia, jakie tutaj w ogóle jest nałożone w tej grze, że jak się huśtamy na takiej lianie, to możemy się huśtać tylko jakby zgodnie z tym kierunkiem zapięcia się na niej, a nie 360 dookoła. Tak więc, proszę państwa, mamy tutaj ograniczenie mechaniki tego systemu. Interesujące. Niby możemy się po tych hakach tutaj bujać, ale ostatecznie zawsze będziemy się bujali tak, jak to sobie twórcy tutaj wymyślili. Ale zresztą... Jakbyśmy sobie nagle, kurwa, wybujali, że o to ja się tutaj majdnę w lewo, a to gówno, i tak umrzemy i do niczego nie dojdziemy, bo nic tam sensownego nie ma. Dobra, już jesteśmy chyba u góry, tak mi się wydaje, więcej skakania nie będzie. Czas się pomodlić! Zebrać drewno Hazenoki, którego tutaj sztukę powinienem mieć, jakiś talizmanik. I elo! I trochę chyba jakichś zasobów pozostałych. No ale dobra, moi drodzy, będziemy kończyli ten odcinek. To drewno chyba tutaj jest gdzieś z boku, więc muszę je sobie zebrać. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się wam podobało, to nie zapomnijcie ocenić odcinka. Myślę, że w kolejnym uderzymy w misję fabularną, a potem znowu wrócimy sobie do jakichś pobocznych rzeczy. Tak więc, jeżeli się podobało... Dobra, nie będę już produkował się jeszcze raz z tym samym. Pa, pa!